czytam, że senator Bielecki ma wrócić do klubu i Prawa Sprawiedliwości. To dobra wiadomość? Dobra, no nie znam szczegółów. No dlaczego? No. Bardzo dobra. Czyli człowiek odpowiedzialny za jedną z większych afer trzeciej RP wraca do partii, która prawdopodobnie będzie rządzić krajem i pan uważa, że to dobra wiadomość. No tak, jeżeli pani już powie, że to jest człowiek odpowiedzialny za jedną z największych afer, a ja mam powiedzieć tak, człowiek jedną z największych afer. A nie jest tak? No to jest czysta propaganda. No jak pani mierzy jaka te afery? Propaganda? Po czym pani poznaje większe afery od mniejszych afer? Po sumie, która kosztuje pieniądze publiczne, a w tym przypadku mam wrażenie, ponad 3 miliardy złotych. Poznajemy te afery po tym, czy możemy nazwać aferzystą bez żadnych podstaw formalnych kogoś, kto jest przeciwnikiem politycznym. Ja mogę panu powiedzieć, no to jest czysta polityka. Podstawach. Otóż została podjęta decyzja PiS o tym, żeby zawiesić senatora w prawach członka klubu po konkretnej informacji. Ja panu powiem, jaka to jest informacja. Z fundacji wspierającej SKOKi senator Bielecki wyprowadził 65 milionów do swojej prywatnej spółki. Twierdził, że jest powiernikiem, a tymczasem okazuje się, że wypłacił sobie sowite dywidendy. Jeżeli pan tego nie uważa za aferę, to ja się pytam, co jest aferą w tym kraju? No i ja rozumiem, że aferą, a szczególnie największą, jest to, co pani nazwie największą aferą. I nie zgadzam się na taki sposób rozmowy po prostu. Czyli jeżeli z ponieważ mi się wydaje, że z wielką sensie, rewerencją dla Dominiki czyli Wielowiejskiej, to nie jest w Polsce tak, że tu się rozstrzyga, co jest największą aferą. Znaczy, ja tak mam oceniam. Prawo tak, no właśnie, ja tak a ja oceniam i inaczej. Dziwię się, że pan tego nie widzi. A ja się dziwię, że pani tak lekko oferuje takie wyroki. Ale ja podaję fakty. Że pani fakty. Jako osoba ponad chcąca być sprawiedliwą złotych, wydaje takie wyroki i mówi w ten sposób nie o człowieku, wyroki, tylko na którego opinię oczywiście można mieć różne, bo ktoś może uważać inaczej niż ja. Ale nie ma żadnych podstaw, żeby nazywać go aferzystą, mówić, że coś wyprowadził. No, pani redaktor, z całym szacunkiem, ale w kraju... Nie nazwałam go aferzystą, tylko uważam za skandal, pani że z pieniędzy w tej chwili publicznych... takie rzeczy, jako człowieku skazanym, nie, który ja powinien siedzieć w więzieniu. O faktach. I jak się nie będziemy miarkować w takich ocenach, to doprowadzimy nasz kraj naprawdę w niebezpieczne panie rejony. Pośle, ale czy ja powiedziałam nieprawdę, mówiąc, że z fundacji wspierającej SKOKi redaktor, wyprowadzono pieniądze pani do takie prywatnej rzeczy, spółki? Czy pani... to jest nieprawda? Niech pan mi powie... jedno, czy to jest nieprawda, pani co redaktor, my nie jesteśmy sądem, żeby to ocenić. To nie, jest... niech pan nie żartuje. Nie, no błagam, no, ale jeżeli pani zamierza zrobić mi przesłuchanie ja pod tytułem, pytam, co jest... czy to jest prawdą, że z fundacji wspierającej SKOKi wyprowadzono do prywatnej spółki ja pytam, spółki czy działania, które się odbywały, były legalne czy nielegalne. A pani chce mnie wstawić w... pani chce mnie postawić w takiej sytuacji, że ja pani powiem, po pierwsze potwierdzę pośrednio, że człowiek, który dzisiaj jest senatorem i który nie został za nic skazany, jest jakimś aferzystą. Ja nie mogę się w takie rzeczy w ogóle angażować, ponieważ uważam, że tak jest nie okej mówić o ludziach, po ja prostu. Ja nie twierdzę, że Grzegorz Bierecki ja naruszył prawo. Ja zgłaszam zasadnicze, etyczne wątpliwości nie co do takiego postępowania z ludźmi. Nie mogę stwierdzić, że złamał prawo. Ale czy nie widzi pan naruszenia standardów pani redaktor, przyzwoitości? Nawet Platforma, która była przeciwna Grzegorzowi Biereckiemu, obiecywała, że w tej sprawie zrobi komisję śledczą i się nie zdecydowała. Nic to pani nie mówi? No bo jest koniec kadencji, więc w tym sensie jakoś jest to bez jak sensu. Jest koniec kadencji, natomiast mogą stawiać ludzi przed Trybunał Stanu, ale nie byli w stanie nawet... Nie postawili przed Trybunał Stanu, no, na razie nikogo. Zamierzają to zrobić i nie przeszkadza im, że jest za kilka tygodni koniec kadencji. Więc niech pani się zastanowi. Nawet nie uruchomiono z mechanizmów sejmowych. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdumiona pańskim stanowiskiem. A ja jestem zdumiony, jak pani łatwo jest w stanie powiedzieć, że ktoś jest aferzystą. Ale ja się nie... w sprawie szczegółów nie wypowiadam.